zapij barszczykiem. A co to instrukcja obsługi jedzenia pieroga? Zapij barszczykiem. Siema! Tu para absurdu. Witamy Was w naszym kolejnym odcinku świątecznym. I dzisiaj zajmiemy się najbardziej tradycyjną świąteczną potrawą, którą są... uszka i barszczyk. Będziemy jeść te uszka? Tak. Ale żeby nie było tak zwyczajnie, postanowiliśmy sprawdzić, jakie uszka możemy dać do naszego borszczyku. Wiadomo, są takie z grzybami, najbardziej tradycyjne. Czasami jeszcze do tego dodaje się kapuchy. Ale no, przyznajcie, to jest mało kreatywne, dlatego postanowiliśmy spróbować nasze własne nadzienie. Nie o takie nadzienie chodzi. Ja nie mam zielonego pojęcia, co jest w dzisiejszych uszko-pierogach. Przygotowywała je Klaudia, kiedy ja ciężko pracowałem w mojej korpolandii. Niestety musicie przyznać, że nie jestem najlepsza w lepieniu pierogów, aczkolwiek mam nadzieję, że będą lepiej smakować niż wyglądać. Ja też. Zadaniem Mateusza będzie zgadnąć, jakie jest nadzienie pieroga, a moim nie zżygać się. A czy ja nie mam prawa się nie zżygać po prostu? Tak, ty zgadujesz, ma ci smakować, okay. A ja mam przeżyć. Gotowy? Nie. Bring on the barszczyk! Dab jest już niemodny, ziom. Ale tak nie pultni na moją piękną różową bluzę. Jeden pieróg się wyróżnia kolorem, więc musisz zamknąć oczy. Dobra. Ja wrzucę jakiegokolwiek. Dobry barszczyk ci wyszedł. Dziękuję, z torebki. Żurki, srurki, z torebki. Rozumiem, że mogę spróbować pierwszego pieroga. Wgryzasz nie. się, czy całego jesz? Wgryzam się. Dobra, 3, 4. Z pretelkami. Zły. Ding, ding, ding! Mateusz prawie zgadł, ale zaliczam. To uszka z paluszkami. No i... I powiem szczerze, że kurde, zaskakująco dobre. Możecie wrzucać na stół wigilijny. Stało się tak bardzo anatomicznie, bo jemy uszka i paluszki. Ty, rzeczywiście fajnie brzmi, sorry. Myślałam, że znowu walnąłeś suchym żartem, ale jednak to było spoko. Myślę, że pieroga z paluszkami oceniam na 6. Nie pum, patrz. Purum, pum, 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 pum. Drugi pieróg. Te są bardziej jak uszka, bo są mniejsze. Próbujemy? No. Dawaj. Czy ty jesteś chorym p***em? Borszczu. Tak, teraz mi uzawiam oczy i tak teraz mam czerwone. Patrzcie na nie. Czy jesteś w stanie rozpoznać, z czym to był pieróg? Tak, z japońskim wasabi. Jest. Taki japoński akcent, polski marszczu. Wydaje mi się, że konsystencja wasabi nie jest idealna do pierogo, uszku, cokolwiek to było. Ale był niezły. Chociaż... jak z chrzanem. Uszko z wasabi oceniam na... 4. Podpowiem, że to będzie świąteczny smak. Na jednego nie. chapa. To nie był dobry pomysł. Nawet nie przeżyłeś! Nie mam zamiaru. Trochę żygam. Weź to z ode... O Jezu! Czy to jest uszko z brzoskiniami? Nie, to jest uszko ze świątecznym smakiem, czyli z pomarańczą, imbirem i cynamonem. Ty chory po... Weź! Przyznam, że sam pieróg z pomarańczą nie był zły, dopiero jak się pomieszało to ze smakiem barszczu, to był taki bełt. Uszko z pomarańczą, ocena? 1. Czyli coś tam było, nie 0. Wiesz, że możesz zostawiam być... sobie bufor na coś jeszcze gorszego. Wiesz, że może być gorzej. Kolejne uszko? Tak, daj mi kolejne uszko. Życzę sobie. Już? Mhm. Możesz jeść. Może być gorzej. Mam pewne obawy. Dlaczego uszka, które są zjadliwe i w zasadzie najlepsze zostawiłaś, czy dałaś na początku, a najgorsze zostawiłaś na koniec? Próbujmy po prostu. 3, 4. 3, 4. Trzy. Ja się boję. Ja też. Nie,
I wiem, ale co ty tam wiesz, jest. Co tam jest. 3, 4. Co to jest? Niespodzianka w twoim pierożku. Zapij barszczykiem. To nie był dobry pomysł. Mieliśmy uszka ze strzelającymi cukierkami, które są często w czekoladzie. Szczerze? No. Moja ocena to 2. Czyli lepiej niż pomarańcza. Tak, ale nie, jednak nie zrobiłbym sobie takich uszek. Nie? Nie. A gdybyś tak tylko po wierzchu zamiast pieprzu dodał do barszczu strzelającą posypkę? Nie. Moi drodzy, przyszedł ten czas. Przyszedł czas na ostatniego pieroga, po którym myślę, że się zbełtamy. Nie, 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 odmawiam. Chcę mniejszego. Dałaś mi większego, Pipo. Nie, ja mam większego. Masz go zjeść całego. 3, 4. Weź z barszczem. Weź z barszczem. Zjedz swojego pieroga, nie śmiej się. Oszukałeś mnie. Zjedz swojego pieroga. Zrób to dla Ligi Absurdu. Zapij barszczykiem. Barszczyku nie dodam. Zapij barszczykiem. Zapij barszczykiem. Zapij barszczykiem. Nie zmusisz mnie. Zapij barszczykiem. Nie. Zapij barszczykiem. Zapij barszczykiem. Co ty, moja matka, jesteś? Nie, zapiję barszczykiem. Zapij barszczykiem. Weź barszczykiem. Zapij barszczykiem. Zapij barszczykiem. Weź barszczykiem. Weź zapij barszczykiem. Zapij barszczykiem. Weź zapij z barszczykiem. I teraz? Nie, ale nie połykaj! Zapij barszczykiem. A co to instrukcja obsługi jedzenia pieroga? Weź barszczykiem, zapij z barszczykiem. Weź z barszczykiem, zapij z barszczykiem. Weź z barszczykiem, zapij z barszczykiem. O, tak. Więcej. On się wlał do tego pieroga. I teraz haps! Nie całego? Haps, dawaj! Dawaj! Na święta! Dawaj! Haps! Haps! Boże, nie, już nie chcę więcej. Zjesz jeszcze, babcia ci nałoży. Zjesz, babcia ci nałoży. Z czym dostałeś uszko? Ze smakiem bełtu w moich ustach. Tak, moi drodzy, nadziałam uszko żygami. Powiedz wszystkim, z czym było uszko. Uszko było z kinderkami. Przez ciebie nienawidzę już ani... Uszka z kinderkami, na ile oceniasz? Mocne... 0 na 10. Sprawdziliśmy dla was różne smaki wigilijnych uszek, żebyście wy nie musieli. I teraz już wiecie, że na pewno uszka z kinderkami nie przysporzą wam niczego dobrego przy stole wigilijnym. Oj nie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o nasz wielki uszkowy test. Dajcie suba, jeżeli chcecie mieć w Wigilię uszka z grzybami, a jeżeli nie zasubskrybujecie właśnie w tej chwili, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście... To wasza babcia właśnie pakuje kinderki do waszych uszków. Oj tak! A jeżeli wy chcecie się podzielić tym, z czym chcielibyście spróbować uszek, to piszcie w komentarzach. Powiedzcie nam, co wasze chore żołądki chciałyby połączyć wraz z wigilijnym barszczykiem. A tymczasem do zobaczenia, cześć i ho ho ho! Czołem! Pa!